Historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. Obudziłem się w worku porodnym. Spanikowany i przerażony, wbiłem palce w jego mięsistą tkankę. Walczyłem ze wszystkich moich sił, by się uwolnić, krztusząc się przy tym płynami owodniowymi. Zostałem wyrzucony na ubłoconą kostkę brukową, czemu towarzyszył wilgotny, rozdzierający dźwięk, jednocześnie skręcając przy upadku kostkę. Zimny deszcz opłukał moje nagie ciało z obrzydliwej cieczy. Spróbowałem się podnieść, jednak bez rezultatu. Obłędna ulica, będąca mieszanką nowoczesnej i prehistorycznej architektury, była dla mnie obca. Niebo nad moją głową kipiło od burzowych chmur, oświetlając moje otoczenie nieprzerwanymi błyskami piorunów. Podszedł do mnie mężczyzna. Jego włosy były oblepione brudem, a deszcz spływał po jego niedopasowanym, skórzanym odzieniu. Nie odezwał się ani słowem. Po prostu patrzył, jak wije się na ziemi. Proszę, wyszeptałem. Proszę, pomóż mi. W odpowiedzi runął stopą prosto na moją twarz, łamiąc mi szczękę i zaciemniając mój wzrok. Następnie zabrał się za moje kończyny, szarpiąc i miażdżąc, póki nie słyszał trzasku kości. Okaleczony i nagi, wrzeszczałem. Nie byłem w stanie się obronić, gdy zaczął jeść mnie żywcem. Moje wprowadzenie do piekła nie było niczym nadzwyczajnym. Niewielu ludzi potrafi przeżyć swoją pierwszą godzinę, a co dopiero pierwszą noc. Kiedy umierają, przechodzą przez to samo jeszcze raz, wyłaniając się z nowego worka owodniowego w innej części miasta. Ostatecznie uczą się atakować pierwszą osobę, którą zobaczą, i jeśli mają odrobinę szczęścia, będą w stanie ją zabić. To jest jedyna zasada piekła. Silni zabierają słabym. Przyzwyczaj się do tej myśli, a może uda ci się przetrwać w życiu pozagrobowym. Podam ci pomocną dłoń. Możesz to potraktować jako podręcznik i wstęp do piekła. Jednak nie wyobrażaj sobie zbyt wiele. Nie robię tego z dobroci mojego serca. Gdy umrzesz, będziesz mi jedno winien. Nie przejmuj się odnalezieniem mnie. Gwarantuję, że w końcu na siebie wpadniemy. Wieczność to cholernie długi czas, więc to raczej kwestia kiedy niż czy. Rób to, co ci mówię, a będziesz miał większe szanse niż inni, żeby nie powtórzyć mojego własnego, okropnego poznania z otchłanią. Witaj w piekle. Niektórzy przysięgają, że widzieli po śmierci światełko w tunelu. Według mnie albo mieli halucynacje, albo zwyczajnie kłamią. Większość z nas po prostu budzi się w worku owodniowym kilka minut po śmierci. Budynki w piekle pokryte są tą okropną, żółto-brązową naroślą z wyrastającymi z cegieł guzami.
Wspominałem już, że pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to wydostać się na zewnątrz i przygotować się do walki. Tutaj pojawia się prawdziwe skurwysyństwo, ponieważ nie każdy ma siłę, by przebić się przez tkankę swojego worka. Widzisz, dostajesz ciało, które miałeś tuż przed śmiercią. Załóżmy, że urodziłeś się niepełnosprawny, a może umarłeś za młodo lub za staro. Przejebane. Czeka cię ciężka i długa wieczność topienia się w płynach owodniowych w kółko i w kółko. Jeśli uda ci się uwolnić z worka, nie marnuj czasu nad rozmyślaniem, co się właśnie odjebało. Stań na nogi i przygotuj się do obrony. Szansa, że pierwsza osoba, która cię zobaczy, będzie głodna, jest dosyć spora. W piekle nie ma żadnych roślin czy zwierząt, więc kanibalizm jest twoją jedyną opcją, jeśli nie zamierzasz umierać z głodu i zaczynać od początku. Postaraj się zabić pierwszą osobę, którą zobaczysz. Możesz potrzebować więcej niż jednej próby. Większość stałych mieszkańców piekła walczy o przetrwanie o wiele dłużej niż ty. Mogą mieć pancerz wykonany z przypalonej skóry, metalu lub kości. W większości przypadków będą mieli nóż, pałkę czy siekierę. To wszystko ci się przyda, jeżeli zdołasz im to zabrać. Następnym punktem będzie znalezienie schronienia. W piekle nigdy nie przestaje padać, a zapalenie płuc to gówniany sposób na śmierć. Na szczęście będziesz miał szeroki wybór budynków. Czy kiedykolwiek chciałeś żyć w zrujnowanym wiktoriańskim dworze z połową dachu i bez żadnych mebli? A co powiesz na starożytną egipską ruderę z suszonej cegły? Jeśli ludzie coś zbudowali, w piekle znajdziesz jej rozpadającą się wersję. Wybierz budynek, zabij wszystkich lokatorów i się wprowadź. Najlepsze domy to te, w których znajdziesz zapasy złomu i drewna, które są nie tylko dobre do tworzenia broni, ale są także niezbędne do uzyskiwania wody pitnej. Nauczyłem się w ten najgorszy sposób, że piekielny deszcz jest pełen chorób. Woda musi zostać przegotowana, zanim będzie bezpieczna do picia, więc rozpalenie ognia i coś, z czego można zrobić miskę, to konieczność. Zabiliśmy więc naszego pierwszego człowieka i znaleźliśmy dom. Wszystko idzie po naszej myśli. Dojdź do tego etapu, a będziesz chciał się trzymać tego, co masz już na zawsze, ale chyba w snach. Prędzej czy później coś cię zabije. Będziesz musiał zaczynać od początku. Mój rekord to rok. Jeśli chcesz to pobić, musisz zrozumieć piekło i jego mieszkańców. Ludzi w piekle można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza, świeże mięso, to ci, którzy dopiero co wyczłapali się z worka porodowego. Jeśli chodzi o nich, to zawsze było to zabij lub bądź zabitym. Świeżo narodzeni chcą ubrań i narzędzi i zabiją, żeby je dostać. Druga kategoria, mieszkańcy. Postrzegają świeże mięso jako szybkie i łatwe źródło pożywienia, skóry i kości. Mieszkańcy mają łatwiej, to pewne, i wszyscy będą walczyć o zachowanie tego statusu na tak długo, jak tylko się da. Niech cię to jednak nie zmyli. Rezydenci piekła padają swoim ofiarom tak samo często, jak żerują na świeżym mięsie. Jeśli jesteś na przykład kobietą,
Lepiej pozbądź się wszelkich obaw związanych z gwałtem. Kobiety są gwałcone w piekle o wiele częściej niż mężczyźni, to po prostu fakt. Jeżeli nie jesteś jedną z tych kulturystek czy wojowniczek, zrób mądrą rzecz i zacznij się prostytuować. Dla własnego bezpieczeństwa. Szacunek do samego siebie nie utrzyma cię przy życiu. Pamiętasz, że dostajesz ciało, które miałeś tuż przed śmiercią? Cóż, ten fakt tworzy rdzeń całego piekielnego społeczeństwa. Prawda jest taka, że na przestrzeni dziejów to mężczyźni zazwyczaj ginęli w bitwach. To oznacza, że w piekle jest wielu mężczyzn z młodymi, silnymi ciałami, idealnymi do walki. Nie podoba ci się? Chujowo. To oni decydują o wszystkim. Jeśli nie możesz z nimi walczyć, lepiej rób, co ci każą. Jeśli będziesz żył wystarczająco długo i walczył wystarczająco dobrze, możesz zostać zaproszony do jednego z miejscowych plemion. To grupy ludzi, którzy łączą się dla bezpieczeństwa i przewagi liczebnej. Uwierz mi, bycie częścią grupy w piekle wiele ułatwia. Pamiętaj jednak, że jesteś częścią plemienia na tak długo, jak jesteś mieszkańcem. Daj się zabić, a wrócisz do roli świeżego mięsa. Plemiona to chyba najbliższe cywilizowanemu społeczeństwu miejsca, jakie znajdziesz w piekle. Jeżeli należysz do plemienia, masz po swojej stronie ludzi, którzy prawdopodobnie cię nie zabiją. Chyba, że zrobi się naprawdę ciężko. Nie brzmi to zbyt dobrze, ale lepiej nie będzie. Mój rekord osobisty w przetrwaniu zawdzięczam właśnie plemieniu. Życie było tam przez jakiś czas. Dobre. Mieliśmy około 50 żołnierzy i mnóstwo dziewczyn do ruchania. Nikt nie mógł nas tknąć, a faceci przestrzegali kodeksu honorowego, więc zwyczajny strach przed byciem dźgniętym w plecy nie był zbyt dużym problemem. Mogłem spędzić moją wieczność w dość rozsądnym komforcie, ale piekło zawsze znajdzie sposób, żeby spieprzyć coś dobrego. Ludzkie mięso i przegotowana deszczówka nie do końca stanowią zbilansowaną dietę i prędzej czy później nawet najsilniejsi mieszkańcy umierają z niedożywienia. Nieźle mi poszło wytrzymując na tym rok, choć ostatnie kilka miesięcy było istną agonią. Gdybym wierzył w Boga, przysiągłbym, że zaprojektował piekło w taki sposób, że nikt nie pozostaje na szczycie łańcucha pokarmowego na długo. Większość potępionych mieszka w Dis, stolicy piekła. To właśnie tam rodzi się całe świeże mięso. I biorąc pod uwagę rozmiar tego miejsca w połączeniu z niewielką średnią długością życia, wielu ludzi spędzi wieczność, nigdy nie wystawiając stopy poza Dis. Weź sobie moją radę do serca i nie opuszczaj miasta. Na ulicach jest ciężko, to prawda, ale zaufaj mi, gdy mówię, że będzie jeszcze gorzej, gdy spróbujesz uciec. Dis jest otoczone przez pustkowia zwane Gehenną. Na pierwszy rzut oka nie wygląda to na nic wielkiego. Po prostu pusta przestrzeń wypełniona szarzyzną, ciągnącą się w nieskończoność. Zdarza się, że potępieni tracą determinację, wolę przetrwania i wyruszają na wędrówkę do Gehenny. Większość z nich już nigdy nie wraca. Sam kiedyś podjąłem się tej wędrówki dawno temu. Nieważne, za jak twardego się uważasz, spędź wystarczająco dużo czasu w piekle, a zacznie cię ono kruszyć.
Nie zamierzam siedzieć i wmawiać ci, że jestem dobrym człowiekiem, który nigdy na to nie zasłużył. Nikt nie może tak powiedzieć z czystym sumieniem. Nie jestem jednak zły, a raczej nie byłem. Nie, dopóki nie trafiłem do piekła. Mordujesz, gwałcisz i torturujesz, bo wiesz, że oni zrobiliby tobie to samo. Jesteś mordowany, gwałcony i torturowany, bo wiedzą, że ty zrobisz im to samo. Daj temu czas, a będziesz miał po prostu dość mierzenia się z rzeczywistością. Wtedy wchodzisz do Gehenny. Pierwsze kilka kilometrów, które przeszedłem, nie były niczym szczególnym. Po chwili deszcz ustał. Muł, znajdujący się pod moimi stopami, ustąpił miejsca siwemu popiołowi i po raz pierwszy ujrzałem piekielne niebo zza chmur. Szara płaszczyzna z białym słońcem, całkowicie pozbawiona piękna i ciepła. Ruszyłem dalej. Wędrując po Gehennie, straciłem wszelką chęć do jedzenia, picia i snu. Moje ciało zaczęło marnieć, ale miałem to gdzieś. Miałem to gdzieś nawet, gdy moja skóra zaczęła odpadać, odsłaniając kości. Im dalej szedłem, tym bardziej pustoszałem w moim umyśle, ciele i duszy. Nie wiem, co by się stało, gdybym szedł dalej. Szczerze mówiąc, nawet nie chcę wiedzieć. Jakaś część mnie chciała nadal żyć, więc zawróciłem. Szedłem kilka dni, może tygodni, ale gdy się odwróciłem, Dis było tylko kilka kroków ode mnie. Wszedłem z powrotem do miasta i moje ciało w końcu się rozpadło. Kiedy wyłoniłem się z kolejnego worka owodniowego, przysiągłem sobie, że nigdy więcej nie postawię stopy w Gehennie. Są sposoby na opuszczenie piekła. To powinno być oczywiste, inaczej bym z tobą nie rozmawiał, prawda? Zdarza się, że żywym upierdoli się, że chcą rozmawiać ze zmarłymi. Łapią za kryształy, kadzidła i czarodziejskie deseczki w nadziei, że uda im się dotrzeć do swoich bliskich. Większość z nich nie robi nic innego poza oszukiwaniem samego siebie, w myśli, że udało im się nawiązać kontakt. Uśmiechają się lub płaczą, w przekonaniu, że ich ukochana babcia gra na harfie gdzieś na chmurce, zanim zbiorą swoje życie do kupy. Są jednak tacy, którzy posiadają umiejętności, aby do nas dotrzeć. Potrafią otworzyć bramę pomiędzy piekłem a światem żywych, którą postrzegamy jako słup ognia rozciągający się od chmur. Gdy tylko jeden z tych filarów się pojawia, potępieni rzucają się, by być pierwszym, który się do niego dostanie. Nie widziałeś prawdziwej natury człowieka, dopóki nie ujrzałeś tysięcy potępionych kłębiących się wokół siebie, kopiących, gryzących i drapiących, żeby tylko być tym, który ucieknie. Kontaktowanie się ze zmarłymi zawsze kończy się krwawą łaźnią. Nawet najbardziej cywilizowane plemiona rozpadają się w mgnieniu oka, gdy staje się jasne, że tylko jedno z nich może odejść. Opuściłem piekło już dwa razy. Zostawiłem swoje ciało i wzniosłem się słupem ognia ponad chmury. Niektórzy wierzą, że można zostać opętanym przez demony. Pozwól, że coś wyjaśnię. Demony nie są prawdziwe. To, co żywi widzą jako
opętanie jest tylko jednym z potępionych testującym swoje nowe ciało. Spójrzmy prawdzie w oczy. Jeśli walczyłeś w piekle, żeby wrócić do świata żywych, nie wytrzymasz długo, nie dając tego po sobie poznać. Prędzej czy później posuwamy się za daleko. Nasz gospodarz umiera lub jego rodzina wynajmuje egzorcystę, a my wychodzimy z woreczka porodowego i znów trafiamy na ulicę. Pójdę już. Kiedy już trafisz do piekła, pamiętaj o moich radach i o tym, że jesteś mi coś winien. Może pewnego dnia stworzymy plemię. Jednak póki co chcę zobaczyć, co potrafi moje nowe ciało. Powinieneś już teraz wiedzieć, czego spodziewać się po piekle. Wiesz, żeby zabić pierwszą osobę, którą zobaczysz, gdy wywalczysz drogę do wyjścia z worka owodniowego. Wiesz, żeby znaleźć ubrania, narzędzia i schronienie. Wiesz, że bez względu na to, co robisz i jak dobrze sobie radzisz, pewnego dnia to po prostu powrót do bycia świeżym mięsem. Dis to największe miasto, jakie można sobie wyobrazić. Plemiona walczą i giną dla terytorium, a jeden zły krok to pieprzony wyrok śmierci. W końcu zrozumiesz, gdzie powinieneś i nie powinieneś się udać. Rozwiniesz swoje uliczne zmysły na tyle, by pozostać mieszkańcem na dłużej niż jeden dzień. Tak czy inaczej, w Dis są miejsca, o których powinieneś wiedzieć. Zróbmy więc małą wycieczkę po piekle. Może wstępne uprzedzenie wyjdzie ci na dobre. Pozwól, że opiszę ci pierwszy raz, kiedy zobaczyłem ulicę Skór. Wypadłem z mojego worka prosto na drogę. Wyprostowałem się i przygotowałem do walki. Nikogo tam nie było. Ani jednej osoby na ulicy, która ciągnęła się kilometrami w obydwu kierunkach. Nieco się rozluźniłem i zbadałem okolice. Większość ulic w Dis to labiryntowa sieć budynków. Dużą część pobytu w piekle spędzasz w paranoi, że tuż za następnym rogiem kryje się ktoś gotowy, by cię zabić. Ulica Skór nie jest taka. To pojedyncza droga, na której widoczność utrudnia jedynie deszcz i ciemność. Czułem się tam bardziej bezbronny niż w którejkolwiek części Dis. Czy zdarzyło ci się wejść w szeroką, pustą przestrzeń i nagle poczuć się odkrytym? Ta, wyobraź sobie na dodatek, że jesteś nagi, nieuzbrojony, a do tego w piekle. Mimo to wiedziałem, co muszę zrobić. Pierwszy krok to znaleźć jakieś ubranie. To właśnie wtedy zrozumiałem, skąd wzięła się nazwa tej ulicy. Każdy budynek, każda zdemolowana latarnia uliczna i lampa gazowa były udekorowane obdartą skórą. Byłem w piekle na tyle długo, by niezbyt przerazić się tym widokiem, ale skłamałbym, gdybym powiedział, że nie wpłynęło to na mnie. Przypominało mi to w pewien popieprzony sposób Boże Narodzenie. Rozumiesz, ludzie wieszają na swoich domach wianuszki i światełka, tego typu rzeczy. Przypomniałem sobie czas, który spędzałem z moją rodziną w świąteczny poranek razem z moimi dziećmi. Przez takie uczucia można zginąć,
Odrzuciłem je i wyciągnąłem jakieś podarte skrawki z najbliższego budynku. Skoro ktoś po prostu zostawił materiał na ziemi, to równie dobrze mogę go sobie wziąć, prawda? Wtedy o tym nie wiedziałem, ale każdy mój krok, jaki stawiałem na ulicy Skór, był obserwowany. Gdy nastąpił atak, nie zdążyłem nawet rzucić okiem na gościa. Bum! I moja czaszka pękła od fachowego machnięcia kijem. Ktokolwiek mnie uderzył, sięgnął po moje oczy, gdy tylko upadłem na podłogę, wbijając palce prosto w moje oczodoły. Byłem ślepy. Płakałem jak dziecko, gdy zaczął zdzierać ze mnie skórę. Widzisz, niektórzy ludzie są gorzej pojebani niż na standardy piekła. Samotnicy, seryjni mordercy, prześladowcy i psychopaci. Wszyscy ostatecznie trafiają na ulicę Skór. Większość potępionych wykorzystuje całe ciało zabitego, ale ludzie z tej ulicy lubią zabierać trofea. Pozostawiają ozdoby jako przynęta dla nieświadomych. Czają się w cieniu i czekają na najlepszy moment, by zastawić zasadzkę. Jeśli trafisz na ulicę Skór, będziesz musiał szybko myśleć. Zapomnij o ubraniach. Po prostu chwyć jakiś kamień, kawałek drewna lub cokolwiek innego, co może posłużyć za broń. Trzymaj się z dala od cienia. Oglądaj się za siebie. I wynoś się stamtąd tak szybko, jak to możliwe. Będziesz ścigany w piekle. To nieuniknione. Przyjdzie moment, gdy natkniesz się na kogoś większego od siebie lub na starcie. Przegrasz liczebnością. Zapomnij o uczciwej walce. Jeśli ktoś może cię zdjąć bez żadnych obaw, na pewno to zrobi. Łatwo stracić uwagę, gdy uciekasz, ratując swoje życie. Możesz zapomnieć o obserwowaniu otoczenia. To, mój przyjacielu, jest wielki błąd. Obrzeża farm zatracenia są zaśmiecone billboardami. Obiecują darmowe jedzenie i bezpieczeństwo każdemu, kto jest na tyle kurwa głupi, by w to uwierzyć. Plemiona walczące o terytorium lubią wypędzać ludzi z ulic do kompleksu przemysłowego, który zwał domem. Dobra wiadomość jest taka, że te plemiona cię nie zabiją. Zła jest taka, że bardzo lubią brać ludzi żywcem. Mają pewien projekt. Pracują nad nim, odkąd pamiętam. Nie potrafię powiedzieć, kto pierwotnie zdecydował, że piekło powinno mieć zorganizowaną produkcję żywności, ale pomysł utknął w miejscu. Na przestrzeni lat niezliczone plemiona podjęły się próby urzeczywistnienia tego marzenia. Daj się złapać, a możesz zacząć liczyć na trochę roboty niewolniczej. Większość plemion na farmach zatracenia stara się wykorzystać strąki porodowe jako źródło pożywienia. Zmuszają swoich niewolników do ich zbioru ze ścian, mielenia w kadziach przemysłowych, mieszania z krwią, częściami ciała, deszczówką i wszystkim innym, co może posłużyć do stworzenia wywaru. Życie jako niewolnik jest krótkie, brutalne i obrzydliwe. Zwłaszcza gdy niewolnicy są wykorzystywani jako króliki doświadczalne dla najnowszej mikstury. Widzisz, płynowodniowy można pić, jeśli jesteś zdesperowany. Jednak wypicie zbyt dużej ilości gwarantuje ci, że opróżnisz żołądek przez każdy dostępny otwór. Miąższ z tych worków to jednak inna sprawa. Nie wyjaśnię ci, czym dokładnie są worki porodowe.
Niektórzy mówią, że to prawdziwe mięso, podczas gdy inni przysięgają, że bardziej przypominają grzyb. Wiem jednak, że z czasem same się regenerują. Zjedz z nich trochę mięsa, a w ciągu następnych kilku dni wyhodujesz w środku siebie nowy worek porodowy. Przynajmniej nie pożyjesz wystarczająco długo, żeby zobaczyć, jak przebija się przez twoją skórę. Będziesz martwy chwilę po tym, jak pęknie ci brzuch. Przy odrobinie szczęścia, twoje dni jako niewolnik skończą się, gdy plemię zdecyduje, że potrzebuje prawdziwego mięsa. Nie są na tyle głupi, żeby testować swoje wynalazki na sobie. Nie, gdy w piekle nie brakuje niewolników. Słuchaj, nie mogę cię zmusić, abyś trzymał się z dala od farm zatracenia. Mogę jedynie zaoferować swoją radę. Według mnie, jeśli uważasz, że jesteś tam zabierany, lepiej wziąć cokolwiek znajdziesz pod ręką i poderżnąć sobie gardło. Przyjąłbym status świeżego mięsa 100 razy przed spędzeniem kolejnego dnia na farmach. Może sobie myślisz, hej, jestem typem wariata, który przyłączyłby się do sekty. Znajdzie się coś dla mnie w piekle? Jeżeli to brzmi jak ty, cmentarzysko jest w sam raz dla ciebie. Widzisz, jest pewien rodzaj fanatyków religijnych, którzy naprawdę należą do piekła. Nie mówię tu o staruszkach piekących ciasta, żeby zebrać pieniądze na remont dachu w kościele. Mówią o facetach, którzy poszli na wojnę, bo Bóg tak nakazał. Którzy palili kobiety za rzekome współżycie z demonami i którzy nie widzieli nic złego w pieprzeniu dzieci. Gdy ci ludzie trafiają do piekła, są zbyt głupi, żeby zrozumieć, co się stało. Po co stawiać czoła rzeczywistości, skoro można udawać, że to tylko próba wiary? Znajdują podobnych do siebie na cmentarzysku. Powiedziano mi, że cmentarzysko było niegdyś katedrą otoczoną szeregami grobów rozciągających się po horyzonty. Może to prawda, nie wiem. Dziś to zwykłe slumsy, świątynie i kościoły zbudowane z materiałów wyłowionych z ulic. Gdziekolwiek nie spojrzysz, zobaczysz dzikookich gorliwców głoszących swoją własną, pokręconą wersję odkupienia i gangi zamaskowanych mężczyzn polujących na świeżych konwertytów. Umartwianie ciała jest główną rozrywką na cmentarzysku. Wsłuchaj się w kakofonię kazań, a dowiesz się, że ciało jest niegodziwe, że musi zostać oczyszczone z grzechu. Jakie to szczęście, że powierzono nam taki święty obowiązek. Jakie to szczęście, że mamy możliwość odkupienia się przed Bogiem. Ludzie z cmentarzyska mieli mnóstwo pieprzonego czasu i praktyki na opanowanie tortury i degradacji. Nie jestem dobrym człowiekiem. Zabijałem, gwałciłem i kanibalizowałem, ale mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nigdy nie byłbym w stanie wymyślić niektórych z tych popierdolonych rzeczy, które dzieją się na cmentarzysku. Trafiłem tam kiedyś przez przypadek i do dziś nie mogę pozbyć się z głowy tego, co zobaczyłem. Widziałem, jak nagą i uwiązaną kobietę zmuszano do klęczenia i gwałcono ją żelaznymi prętami. Pewien kaznodzieja zaszył sobie oczy i usta na oczach tłumu, zanim odpiłował swoją męskość kawałkiem łupka. Chłopiec, może 14-latek, został publicznie ukrzyżowany. Dziewczyna topiona w gównie i starszy mężczyzna, któremu wepchnięto pod paznokcie zaostrzony kamień,
Mógłbym wyliczyć nawet 100 innych okrucieństw dokonanych w imię odkupienia. Trzymaj się z dala od cmentarzyska. Ludzie stamtąd zdecydowali, że piekło nie jest zbyt piekielne jak na ich gust. Zapomnij o odkupieniu. Zapomnij o Bogu. Jedyny sposób, w jaki można wydostać się z piekła, jest przez wspięcie się na słup ognia i przejęcie żywego ciała. Na tym się skup, jeżeli chcesz uciec. Potępieni nie mogą zaoferować ci zbawienia. Potępieni oferują tylko ból. Muszę cię wkrótce opuścić. Jeśli mam w pełni korzystać z życia na ziemi, obawiam się, że będę musiał zniknąć z miasta. O ile miałem wiele rozrywek, to ciało nie nadaje się do ucieczki przed policją. To tylko kwestia czasu, aż jakiś wścibski sąsiad wpadnie na pomysł, żeby wykonać telefon. Biorąc pod uwagę wilgoć, jaka panowała przez ostatnie dni, mama i tatuś są już dość nieświeży. Oto co musisz zrozumieć. Piekło to duże miejsce. Ostrzegłem cię przed kilkoma miejscami, na które sam się natknąłem. I to musi wystarczyć. Nawet gdybym spisał całą bibliotekę powieści poświęconych wyłącznie opisowi poszczególnych miejsc w Dis, nie mógłbym powiedzieć ci wszystkiego o tym mieście. To, co mogę jednak zrobić, to opowiedzieć ci nieco o niektórych potępionych. Pomyśl przez chwilę o wszystkich znanych ci gwiazdach. Jak sądzisz, ilu z nich poradziłoby sobie w Dis? Założę się, że niewielu. Być może żaden. Sława i majątek na ziemi gówno się liczą, kiedy jesteś martwy. Bardzo niewielu ludzi jest wystarczająco silnych, podłych i psychicznych, aby zyskać sławę w piekle. Ci nieliczni, którzy mają to coś, to ludzie, których nie chcesz spotkać. Rzeźnik to jedna z legend piekła. Ogromny, brodaty mężczyzna ze spiłowanymi zębami, przekrwionymi oczami i pianą w ustach. Plotka głosi, że w dniu, w którym po raz pierwszy wyłonił się z worka porodowego, miał pecha wylądować u stóp plemienia niewolników. Cóż, ci współplemieńcy uśmiechnęli się do siebie i przygotowali swoje pałki i bicze, z radością biorąc do niewoli świeże mięso. Większość ludzi nie miałaby szans przewadze liczebnej kilkunastu do jednego, będąc nagimi, nieuzbrojonymi i zupełnie nowymi w piekle. Jeśli wierzyć opowieściom, rzeźnik zniósł uderzające o niego pałki i bicze, które wrzynały się w jego ciało, jakby były ukąszeniami owadów. Podniósł pierwszego niewolnika, włożył mu rękę do ust i wyrwał mu szczękę z czaszki. Przeniósł się na kolejnego, potem na następnego, rozrywając ich gołymi rękami, aż ci, którzy przeżyli, odwrócili się i uciekli. Nikt nie wie na pewno, kim był za życia. Słyszałem jednak teorie, z których najpopularniejsza głosi, że był on berserkerem ze Stamford Bridge. Podobno jeden wiking samotnie stawiał czoła angielskiej armii. Nie miało znaczenia, że nie mógł wygrać, że nie miał przewagi liczebnej, że jego wrogowie mieli lepszą broń i lepsze zbroje. Stał na tym moście i walczył. Gdy został powalony na ziemię, zabił nie mniej niż 40 ludzi. Nie wiem, na ile to wszystko jest prawdą. Nigdy nie widziałem rzeźnika na własne oczy i kurwa, nie chcę. Na pewno mogę powiedzieć, że ludzie nie stają się legendami w piekle bez powodu.
Myślę, że jedyną osobą, która zna prawdę, jest sam rzeźnik, a on nic nie mówi. Od dnia, w którym przybył do piekła, przemówił tylko raz. Słyszeli to uciekający niewolnicy, gdy rzeźnik rozerwał ich plemię na strzępy. Nagi, zakrwawiony i otoczony trupami, rzeźnik spojrzał w niebo spowite burzą i wykrzyknął jedno słowo: Valhalla. Co powiesz na krótką historię? Nie byłem nowy w piekle. Zrobiłem sobie ubranie i drewnianą pałkę. Znalazłem schronienie, a na ognisku piekł się wielki kawał mięsa. Jedyną rzeczą, której nie miałem, było plemię. Okolica, w której się urodziłem, wydawała się brudna, nawet jak na Dis. Same na wpół zawalone rudery i chatki z błota. Żelaza było mało. Ledwo starczało na zrobienie sobie miski na wodę. Ogólnie rzecz biorąc, nie było to dobre miejsce na plemię. Mój plan był dość prosty. Zjadłbym porządny posiłek. Wystrugałbym sobie nóż lub dwa na wypadek, gdybym stracił kij. A potem znalazłbym mniej lub bardziej suche miejsce do spania. Potem wyruszę na poszukiwanie plemienia. Nawet najłagodniejsze inicjacje do plemion kończą się kilkoma bliznami i złamanym nosem, więc chciałem być tak wypoczęty, jak to tylko możliwe. Sen w piekle jest zarówno ważny, jak i niebezpieczny. Trzeba umieć znaleźć miejsce, które jest jednocześnie osłonięte, ukryte i ma dostęp do drogi ucieczki. Nawet wtedy nie można spać dłużej niż kilka godzin. W piekle każdy najmniejszy podejrzany odgłos powinien cię przestraszyć. Niskie warknięcie skrtani z pewnością można uznać za podejrzany odgłos. Wyskoczyłem z mojego improwizowanego gniazda ze skóry i drewna. Podniosłem kij i odpowiedziałem na warczenie własnym. Do mojego budynku wdarła się kobieta, która wpatrywała się we mnie rozszerzonymi źrenicami. Była w złym stanie. Chuda, naga i pokryta bolesnymi wrzodami. Jej wargi odchyliły się, odsłaniając połamane i poszarpane zęby. W ciągu sekundy zdążyłem ją rozgryźć. Od kilku dni lub tygodni żyła w trudnych warunkach. Sądząc po wystających żebrach i rozdętym brzuchu, była na dobrej drodze, by umrzeć z głodu. Była więc słaba, głodna i nie miała nawet broni. Już jadłem, powiedziałem, odprężając się nieco i wykonując kilka zamachów kijem. Ale nie ma sensu, żebyś się marnowała. Zrobiłem krok w jej stronę, a ona uciekła. Odwróciła się i uciekła dziwnym, zwierzęcym krokiem. Ruszyłem za nią. Pewien, że uda mi się ją dogonić. Nawet jeśli nie było na niej zbyt wiele mięsa, kości mogą się przydać. Goniłem ją przez kilka ulic, z trudem utrzymując równowagę na błotnistym podłożu. Gdy w końcu znalazłem się wystarczająco blisko, by zamachnąć się kijem, zatrzymała się. Zaskoczyła mnie nagłość tego zdarzenia i potknąłem się o nią, gubiąc przy tym kij. Zawyła w triumfie. Odgłos, który odbił się echem w kilkunastu innych gardłach. Tego dnia dowiedziałem się dwóch rzeczy o piekielnych ogarach. Ludziach, którzy po wiekach spędzonych w piekle tracą zmysły i stają się niczym więcej niż bestiami. Po pierwsze, mają zwierzęcy spryt niezbędny do polowania w stadzie. Po drugie, ludzkie zęby i paznokcie są w stanie doskonale wyrwać mięso z kości.
Współcześni lekarze rzadko kiedy radzą sobie w piekle. Wykształcenie i uzależnienie od technologii nie pomagają znieść niekończącej się przemocy i brutalności. Istnieją jednak wyjątki. Ludzie, którzy nauczyli się zszywać swoich przyjaciół w ogniu karabinów maszynowych nad Sommą. Szamani, znachorzy i święci mężowie, którzy przetrwali głód i działania wojenne. Survivalowcy, którzy wiedzieli, jak przypalać własne rany w środku lasu. To część z ludzi, którzy mogą być wystarczająco silni, aby wykonywać swój zawód wśród potępionych. W końcu znajomość podstawowych zasad medycyny to jedna z tych rzeczy, które przerastają wielu mięśniaków z DIS. Większość piekielnych chirurgów, gdy tylko jest w stanie, znajduje sobie plemię. Ich narzędzia mogą być prymitywne, ale szybko uczą się, jak sobie z nimi radzić. Krzemień, łupek i odłamki szkła służą im za skalpele. Nici wyrabiają z ludzkich włosów, a igły z kawałków żelaza. Za każdym razem, gdy członek plemienia ma zainfekowaną ranę, chirurg jest tym, który odprowadza ropę. Chirurg plemienny może uratować ci życie, ale zrobi to bez znieczulenia. Są też niezależni chirurdzy. Ludzie, którzy próbują działać na własną rękę. Tworzą sobie stroje, zgodnie z teorią, że potępieni rozpoznają ich, jeśli wszyscy będą wyglądać tak samo. Nie do końca się to sprawdza, ale nie można oczekiwać logiki od ludzi, którzy stracili rachubę, licząc, ile razy umarli. Po pierwsze, moda zmienia się z czasem. Słyszałem, że kiedyś ci chirurdzy nosili nakrycia głowy i naszyjniki z kości. Obecnie modne jest naśladowanie weneckich lekarzy od dżumy poprzez zakładanie maski z dziobem i noszenie długiego płaszcza spoczerniałej od ognia skóry. Freelancerzy są rzadkością, w rzeczywistości bardzo rzadcy. Na każdego wolnego chirurga, którego spotkasz, przypadają tysiące przeklętych. Bądź cholernie ostrożny. Po pierwsze, chirurdzy nie mają w piekle wolnej ręki. Przeklęci częściej atakują freelancerów, niż wymieniają się narzędziami, ubraniami lub niewolnikami w zamian za ich usługi. Nie możesz być pewien, czy człowiek w ptasiej masce i czarnym płaszczu to rzeczywiście chirurg, czy ktoś, kto zamordował chirurga i zabrał jego ubranie. Być może sami uszyli ten strój, aby przyciągać do siebie słabych i rannych. Reklama w DIS nie zawsze działa zgodnie z założeniami. Jeśli freelancer okaże się autentyczny, nie oznacza to, że nie możesz stracić czujności. Chirurdzy freelancerzy nie są zazwyczaj najbardziej stabilnymi ludźmi. Innymi słowy, freelancerzy to zazwyczaj sadystyczni, pieprzeni psychopaci. Oczywiście mogą poskładać cię z powrotem i wysłać w drogę. Mogą też uznać, że byłoby ciekawiej, gdyby zszyli cię z kimś innym. Może im się wydawać, że płacenie za usługę ramienia i nogi należy traktować dosłownie. Może się okazać, że to niedoszły seryjny morderca, który nie znalazł jeszcze drogi na ulicę skór. Na każdego freelancera, który próbuje wykonywać ciężką pracę w jeszcze cięższym miejscu, przypada kilkunastu mengelów, którzy chcą wypróbować swoje zabawki na kimś, kto jest zbyt ranny, by się bronić. Skorzystaj z usług chirurga swojego plemienia, jeśli masz do takowego dostęp. W przeciwnym razie, naucz się sam opatrywać swoje rany. Zaufaj mi, jeśli umiesz czytać, masz już przewagę intelektualną nad wieloma mieszkańcami piekła. Powszechna edukacja jest całkiem świeża.
freelancerzy nie są warci ryzyka. Będę z tobą szczery. Nie wiem, czy kambiony istnieją naprawdę. To, co teraz powiem, to coś, co powiedział mi ktoś inny. Do ciebie należy decyzja, czy jest to prawda, czy nie. Osobiście mam cholerną nadzieję, że nie. Ludzie w piekle gwałcą się nawzajem. To się często zdarza. Jeśli nie jesteś wystarczająco silny, to i tobie się to przytrafi. Dobra wiadomość dla kobiet jest taka, że potępieni faceci strzelają ślepakami. Prawie nigdy nie zostaniesz zapłodniona. Mówię prawie nigdy, ponieważ jeśli wierzyć opowieściom, jest bardzo mała szansa, że kilka z tych małych pływaków nie śpi i szuka jajeczka. Mówimy tu o poziomie nieprawdopodobieństwa bliźniąt jednojajowych, a to tylko poczęcie. Szansa na to, że ciężarna kobieta przeżyje w piekle pełne 9 miesięcy są prawdopodobnie na poziomie prawdopodobieństwa trojaczków. Mówisz tu o idealnej burzy, w której nie ma szans na pokonanie przeciwności losu. Ale to jest wieczność. Małpa losowo uderzająca w klawisze na maszynie do pisania w końcu stworzy komplet dzieł Szekspira, jeżeli będzie to robić przez całą wieczność. Rezultatem tej doskonałej burzy, tych małp z maszynami do pisania, jest kambion. Dziecko poczęte i zrodzone w piekle. Nie twierdzę, że one istnieją, okej? Mówię tylko, że spotkałem kogoś, kto przysięga, że to prawda i że widział kambiona na własne oczy. Od czasu do czasu widuje się dzieci w ich workach porodowych. Zazwyczaj są to tylko zwłoki, czasami widuje się tonące. Większość przeklętych je ignoruje. Nie przeżyłyby dnia na ulicy, nawet gdybyś mógł poświęcić im całą swoją uwagę. Lepiej zostawić je w spokoju. Tylko naprawdę pojebani ludzie rozcinają worki i... Tak, nie zamierzam kończyć tej myśli. Odchodzę od tematu. Więc ten kambion, który mógł, ale nie musiał istnieć, wyglądał jak normalne dziecko. Płakał, srał i ssał cycki matki tak jak zwykłe dziecko. Matka należała do plemienia, które chroniło ją przez cały okres ciąży. Nie potrafię powiedzieć dlaczego. Może ciekawość? Kiedy się urodziło, całe plemię zebrało się, aby je obejrzeć. Wśród nich był człowiek, który opowiedział mi tę historię. Ktoś, kogo spotkałem wiele lat później i którego w końcu zabiłem. Mężczyzna ten przeciął pępowinę dziecka i podniósł je do swojej twarzy. Każdy mężczyzna w plemieniu, w tym czy w innym momencie zgwałcił matkę, a on chciał sprawdzić, czy dziecko jest do niego podobne. Kambion pod każdym względem wyglądał jak normalne dziecko z wyjątkiem jednego. Jego oczy były martwe, bez życia, jak u lalki. Oczywiście dziecko żyło, kręciło się i płakało jak normalne dziecko, ale te oczy były szeroko otwarte, a nie przymknięte jak u noworodka. Szeroko otwarte, puste oczy lalki. Jeśli ta historia jest prawdziwa, nie winię plemienia za zabicie dziecka. Coś takiego nie powinno istnieć. Dobra, koniec. Muszę iść. To jest moment, w którym ludzie lubią mieć wszystko ładnie zawiązane. Kilka smoków zabitych, kilka panien uratowanych. Lub
Przynajmniej można oczekiwać jakiejś lekcji moralnej do przemyślenia. Myślę, że w tym przypadku takie rozwiązanie mija się z celem. Nie ma tu smoków do zabicia. Nie ma morałów do nauczenia. Nie żyjemy długo i szczęśliwie. Nie ma tu wielkich objawień, sprytnych zwrotów akcji, celu, odkupienia, ani nadziei. Witaj. Minęło sporo czasu. Ostatnie ciało, które miałem w świecie żywych, nie radziło sobie zbyt dobrze z napędzającym je moim umysłem. Ciężko czasami zapamiętać, że lekcje, których uczysz się w piekle, nie pasują do cywilizowanego świata. Kiedy morderstwo jest normalną częścią egzystencji, ma się tendencję do robienia tego z przyzwyczajenia. Nieuniknionym tego rezultatem jest albo śmierć, albo egzorcyzmy i powrót do miasta Diz. Można powiedzieć, że trochę mnie wtedy poniosło. Po ostatnim smaku wolności wiedziałem, że muszę wrócić z Diz. Odkąd straciłem ostatniego gospodarza, moje istnienie było całkowicie poświęcone walce o powrót na słup ognia. Musiałem uciec z Diz. Po tym, co zobaczyłem, musiałem uciec. To nowe ciało wydaje się być nieco bardziej wytrzymałe niż poprzednie. Skoro już wróciłem, to może wybierzemy się na kolejną wycieczkę do piekła? W piekle pada. Pada cały czas i ta woda musi się gdzieś podziać. Większość z niej spływa do Gehenny, gdzie wsiąka w pozaziemski popiół i pozornie znika. Reszta spływa albo do kanałów pod miastem, albo zbiera się w bagnie Flegetonu. Pamiętasz, że picie deszczówki w piekle bez przygotowania to zły pomysł? Woda z Flegetonu zabije cię bez względu na to, co z nią zrobisz. Nawet dotknięcie przez nią skóry może być śmiertelne. Widzisz, bagno jest nie tylko wypełnione chorobami i zgnilizną, ale także odpadami chemicznymi. Jeden zbiornik może być po prostu niezdatny do picia, ale inny może rozpuścić twoje ciało. Jeśli jesteś na tyle szalony, aby podróżować do Flegetonu lub miałeś na tyle pecha, aby się tam urodzić, twoje szanse na przeżycie są znikome. Wody Flegetonu są atramentowo czarne i nie sposób stwierdzić, jak głęboki jest basen. Może to być metr lub kilometr. Nigdy nie wiesz, czy kolejny krok nie pogrąży cię w mdłej otchłani. Co gorsza, są miejsca, gdzie kanały stopniowo odprowadzają wodę i tworzą niewidzialne wiry, które są w stanie pociągnąć za sobą nawet najsilniejszych z potępionych. Aby poruszać się po bagnie, lepiej jest używać rozpadających się budynków jako podestów. Żrąca woda powoduje, że drewniane podpory więdną i zapadają się, więc wokół leży mnóstwo gruzu, na którym można stanąć. Mimo to, jeśli nie zachowasz równowagi i nie będziesz szedł powoli, możesz łatwo się poślizgnąć i narazić na męczeńską śmierć. Ostatnią, ale nie mniej ważną kwestią są dzikie pożary.
to dzięki nim nawet najbardziej szalone plemiona nie próbują założyć stałej siedziby na bagnach Flegetonu. Wszystkie te odpady chemiczne i rozkładająca się materia sprawiają, że bagno jest niezwykle niestabilne. Uderzenie pioruna lub nagromadzenie gazów może spowodować ogromne eksplozje, które zapalą powierzchnię Flegetonu na wiele kilometrów wokół. Dzikie pożary szybko się rozprzestrzeniają. Gwarantuję ci, że nie uciekniesz przed żadnym z nich. Kiedy po raz pierwszy zobaczysz Kokytos, mógłbyś pomyśleć, że dotarłeś na sam skraj Dis. Wykop ma dziesiątki kilometrów szerokości i kilka razy więcej głębokości. W pewnym momencie w odległej i mrocznej przeszłości wątłe przymierze plemion wykorzystało swoich niewolników do pracy przy kopaniu kamieniołomu. Dlaczego to zrobili? Nie wiadomo. Ale wielu wierzy, że była to próba ucieczki z Dis. Być może plemiona te miały nadzieję, że jeśli dokopią się wystarczająco daleko, to w końcu wydrążą sobie drogę z piekła. Moim zdaniem bardziej prawdopodobną odpowiedzią jest to, że plemiona szukały zasobów. Jeśli to prawda, to wykopaliska zakończyły się sukcesem. Kilometry pod powierzchnią, pod skałą i brudem znajdują się jaskinie wypełnione żyłami żelaza i miedzi. Tak głęboko pod ziemią i bezpiecznym od nieustającego pieprzonego deszczu o wiele łatwiej jest stworzyć ogień wystarczająco gorący, by wytapiać rudę. Wartość takiej pozycji nie umknęła plemionom. I to przymierze wkrótce pokazało, jak bardzo jest kruche. Po krótkim, ale brutalnym wybuchu zdrad, pierwsi osadnicy z Kokytos praktycznie sami się wymordowali. Od tego czasu teren był zasiedlany i eksploatowany niezliczoną ilość razy. Skoordynowane wysiłki różnych plemion zmieniły kamieniołom w otchłań. Jak dotąd, te przymierza zawsze były prędzej czy później zrywane. Kokytos ma wiele korytarzy, a im niżej schodzisz, tym bardziej labiryntowy staje się ten kompleks. W rozległych jaskiniach kryją się liczne slumsy i zakłady hutnicze. Niektóre z nich są opuszczone, inne zostały zawalone, ale nadal istnieje wiele plemion, które walczą, łączą siły i zdradzają się nawzajem za cenne złoża rudy. Obecnie, aby znaleźć nienaruszoną rudę, trzeba zejść całkiem kurwa głęboko. I właśnie w tym momencie Kokytos staje się naprawdę zabójczy. Każdy, kto myślał, że uda mu się wydrążyć tunel z piekła, będzie bardzo rozczarowany, gdy dowie się, co kryje się w jego głębi. Przez te wszystkie lata, po przekopaniu tylu kilometrów, ani jedna osoba nie natrafiła na jakiś magiczny portal wyprowadzający z Dis. Nie natknęli się też na magmę. Zamiast tego, im głębiej się idzie, tym zimniejszy staje się Kokytos. Nigdy nie byłem na samym dnie. Powiedziano mi, że tam na dole powietrze jest na tyle zimne, że zamraża krew i kruszy skórę. Może to prawda. Z pewnością mógłbym w to uwierzyć. Przy rzadkich okazjach, gdy bywałem w Kokytos, zawsze musiałem zawracać, gdy ściany robiły się bardziej lodowe niż skalne, a wąskie chodniki stawały się śmiertelną pułapką. Jeśli macie odpowiednie liczby, Kokytos nadal jest wartościowym miejscem do osiedlenia się. Pamiętaj tylko, że gdy głód, zimno i chciwość
są twoimi stałymi towarzyszami, nie można ufać żadnemu z potępionych. Opowiadałem już wcześniej o rzeźniku, ale piekło ma też inne legendarne postacie, z których każda ma swój własny przydomek. Rozpruwacz, ponury doktor, tyran i wiele innych. Do tej pory spotkałem się tylko z jedną z tych postaci, podczas mojego ostatniego pobytu w piekle. Natknąłem się na bladą wiedźmę. Jak to zwykle bywa z legendami, prawda o bladej wiedźmie ginie wśród zabobonów. Słyszałem wiele teorii na temat tego, czym ona jest. Blada wiedźma to sztryga, która ma moc złego oka. Blada wiedźma to gorgona, której spojrzenie zamienia ofiary w kamień. Blada wiedźma to sukub, który usidla umysły tych, których chce pochłonąć. To wszystko bzdury. Widziałem bladą wiedźmę i znam prawdę o niej. Kiedy pierwszy raz ją zobaczyłem, nie zdawałem sobie sprawy, na kogo patrzę. Była naga i walczyła z uzbrojonym mieszkańcem, więc po prostu wziąłem ją za świeże mięso. Oto wskazówka dla ciebie. Jeśli widzisz mieszkańca walczącego ze świeżym mięsem, zabij obu, gdy są rozproszeni. Planowałem zrobić dokładnie to samo, ale coś w tej walce wydawało mi się nie tak. Mieszkańcy zazwyczaj mają przewagę w walce ze świeżym mięsem, a ta konkretna walka wydawała się tak jednostronna, jak tylko można sobie wyobrazić. Ona była naga, podczas gdy on był ubrany w skórę i kości. Ona była nieuzbrojona, podczas gdy on miał kij. Ona była wątła, podczas gdy on był ogromny. Mimo że miał przewagę, mieszkaniec był nią wyraźnie przerażony. Zasady piekła nakazywały, że powinien rozbić jej czaszkę, zedrzeć skórę i zjeść ciało. Ale tak się po prostu nie działo. Był nieskoordynowany i najwyraźniej zdesperowany, by uciec. Każdy jego zamach był niezdarny, a ciosy, które udało mu się zadać, nie wydawały się przynosić żadnego efektu. Mogłem tylko patrzeć, gdy ta naga, bezbronna kobieta wyrwała kij rezydenta z jego niezbyt opornej ręki i zamachnęła się nim w jego kolano. Jestem już przyzwyczajony do dźwięku łamania kości, ale tym razem hałas mnie zaskoczył. Jak to się kurwa stało? Uderzyła kijem w drugie kolano, potem w łokcie, potem w kostki, potem w ramiona. Zostawiła go połamanego i wrzeszczącego na ziemi. Mogła go wykończyć ciosem w głowę, ukraść mu ubranie i zająć należne jej miejsce jako mieszkanka. Tak właśnie działa piekło. To są zasady, których nauczyłem się przez krwawe próby i błędy. Tak się nie stało. Zamiast go zabić, usiadła obok niego w błocie i ujęła jego rękę. Myślałem, że chce go pocieszyć, dopóki nie zaczęła łamać mu palców. Jeden po drugim łamała palce u obu jego rąk ze spokojem, który nie miał dla mnie sensu. Tortury są powszechne w piekle, ale zawsze stoi za nimi jakiś cel. Ludzie z ulicy Skór robią to z sadyzmu, a ludzie z cmentarzyska dla swoich szalonych rytuałów oczyszczenia. Ta kobieta robiła to bez emocji i bez powodu. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy nawet rozumiała, że go krzywdzi. Jej umysł chyba nie działa tak samo jak nasze. W końcu stracił przytomność. Człowiek może znosić ból, dopóki nie dopadnie go szok. Z pewnością
teraz byłaby zadowolona? Pewnie zabrałaby jego ubrania i zasadą piekła stałoby się zadość? Nie. Wstała. Przechyliła lekko głowę i po raz pierwszy wydała z siebie dźwięk. Nie był to okrzyk zwycięstwa ani westchnienie ulgi. Zamiast tego dźwięk, który wydała, był niczym innym, jak lekko zdziwionym Jakby nie mogła pojąć, dlaczego jej zabawka przestała się ruszać. Wstała i odsunęła się od niego, widocznie zadowolona z pozostawienia go żywego, nieprzytomnego i okaleczonego na ziemi. Zatrzymała jego kij, ale nie wzięła jego ubrań. Chłód i deszcz zdawały się jej nie przeszkadzać. Potem spojrzała na mnie. W tej chwili zrozumiałem, że patrzę na bladą wiedźmę. Patrzyłem jej w oczy i nie mogłem się kurwa ruszyć. Od razu zrozumiałem, czym jest, a czyste przerażenie tym faktem zmroziło mnie. Blada wiedźma nie jest sztrygą, nie jest gorgoną i nie jest sukubem. Blada wiedźma jest kambionem. Trudno wyrazić słowami, jak paraliżujący jest widok kambiona. Ta idealnie pogodna twarz i te martwe, wpatrzone w ciebie oczy po prostu nie pasują do ciała, które w innym przypadku jest człowiekiem. To było jak patrzenie w twarz manekina i świadomość, że on patrzy na ciebie. Znowu ten odgłos. Ten rodzaj nienormalnej ciekawości nie powinien istnieć w świecie drapieżników i ofiar, w świecie mocy czyniącej rację. Nikt w mieście Dis nie ma prawa wydać takiego dźwięku. Zrobiła nieporadny krok w moją stronę i zobaczyłem, że jej prawa noga jest złamana. Wyglądało na to, że jej walka z mieszkańcem mimo wszystko ją zraniła, tylko tego nie zauważyła. Starała się chodzić normalnie, zupełnie nieświadoma, że jedna z jej nóg ma dodatkowy staw. Nieważne, jak bardzo jesteś twardy, nikt nie powinien być w stanie oprzeć całego ciężaru swojego ciała na złamanej nodze, nawet się nie krzywiąc. Podeszła bliżej. Jej szwendacki chód stopniowo zmniejszał dystans między nami, gdy ja gapiłem się na nią. Podniosła swój kij i moje instynkty przetrwania w końcu wskoczyły na wyższy poziom. Jej oszałamiający urok przełamał się na tyle, że mogłem odchylić się do tyłu i uniknąć jej zamachu. Zacząłem biec. Uciekałem przed kobietą ze złamaną nogą i nawet się tego nie wstydzę. Patrząc z perspektywy czasu na moje doświadczenia, są pewne rzeczy, których po prostu nie mogę pojąć. Blada wiedźma jest kambionem. Jestem tego pewien. Urodziła się w piekle i piekło jest wszystkim, co znała. Wyglądała też na około 30 lat. To nie powinno być możliwe. Żadne dziecko nie przeżyje długo w Dis. Nawet gdyby miało plemię, które je chroni, nie ma tam wystarczającej ilości pożywienia, by niemowlę wyrosło na malucha, a co dopiero na dorosłego. Blada wiedźma jest chodzącą niemożliwością. Jej istnienie jest zaprzeczeniem wszelkiej logiki. Zniósłbym każdą torturę, jaką mogą wymyślić mieszkańcy ulicy Skór i Cmentarzyska, gdyby to oznaczało, że nigdy więcej nie będę musiał spojrzeć jej w oczy.